Dwie szyby, z jednej strony stykające się ze sobą, a z drugiej strony przedzielone grubą nitką, sklejono na brzegach bezbarwną taśmą. W ten sposób między szybami powstała rozszerzająca się szczelina. Szyby te wstawiamy do tacki, w której znajduje się woda zabarwiona nad manganianem potasu. Woda w szczelinie podnosi się do góry. Im mniejsza jest odległość między szybami, tym woda podnosi się wyżej. Spowodowane jest to siłami przelegania czyli oddziaływaniem cząsteczek szyby z cząsteczkami wody które są większe niż siły oddziaływania między cząsteczkami samej wody. Gdy odległości między ścianami są małe, siły przelegania wciągają wodę do góry. Naczynia o małych przekrojach nazywamy naczyniami włoskowatymi.